Na skraju wsi, tam gdzie rzeka Rozoga wpada do Narwi, stał młyn Bartłomieja. Swoje witalne siły czerpał z wody, trzeszczał, furkotał, terkotał i mełł zboże na mąkę, na krupy i na osypkę dla zwierząt. Po ojcu dziedzictwo miał objąć Michał, wysoki, pięknie zbudowany brunet. Michał stanowił doskonałą partię i oglądały się za nim najpiękniejsze dziewczyny. Nie jedna traciła zmysły i serce dla Michała, ale on był obojętny na te umiski. Pracował we młynie, łowił ryby, lubiał patrzeć, jak wielkie łopaty unosiły do góry wodę i wprawiały w ruch serce młyna. Woda rozpryskiwała się na wszystkie strony, tworząc snopy srebrzystych iskier i spadała znowu do rzeki. Zamyślał się wtedy głęboko, a w jego czarnych oczach pojawiały się niepewność, a może nawet i smutek. Dotąd tak wesoły, teraz wyglądał na nieszczęśliwego. Dziwił się ojciec, co mu jest. Grosza nie brakowało, był dumny. Był dumą ojca, a oczkiem w głowie matki. Skąd więc to niezadowolenie u młodego? Na razie była to tajemnica. Bartłomiej kochał swój stary młyn całą duszą. Sam doglądał wszystkiego, choć mógł nie pracować wzorem swych sąsiadów, braci, szlachty. Na zarobek nie narzekał. W domu dostatek. Jego usilne starania tak też wychował swojego syna. Nie przywiązywał wagi do swego szlacheckiego pochodzenia i wynikających stąd obyczajów. Lubił przedświt ponad wszystko. Wstawał więc wcześnie, gdy jeszcze mgła okrywała całą dolinę, i tę ciszę lubił. Ciszę taką, że można było słyszeć, jak oddycha ziemia. Potem na horyzoncie nad lasem pojawiała się czerwona kula słońca i cały świat oblewała ciepłem i złotem. I wtedy dokładnie można było zobaczyć dużą wieś włościańską i niebieską wstęgę rzeki. W tym czasie pod młyn zjeżdżały wozy ze zbożem do mielenia. Zaczynał się dzień pracy we młynie. Bartłomiej tylko na to czekał. Lubił pogwarzyć z gospodarzami. Przywozili oni różne wieści i nawet te, kogo ostatnio wyswatał wioskowy rajek i ile za to dostał. Może dwa korce zboża albo kotno owieczkę. Młynarz słuchał wszystkich. Potem przemyśli. Może komuś trzeba pomóc? Przesłać torbę krup, a może na chleb i na żur tym, u których niedostatek, a dzieci chcą jeść. Młynarz był już w takich latach, kiedy należało myśleć o z czym stanąć przed świętym Piotrem, jakie dobre uczynki zanieść przed Bożym tron. Tylko Dorota nie mogła pogodzić się z postępowaniem męża. Choć opływała w dostatkach, wymyślała: wszystko rozdasz, niedługo sami pójdziemy z torbami na żebry. Nie odpowiadał najczęściej na to gderanie, ale coraz mniej zachodził do izby, nie lubił dąsów żony. Ona, dużo młodsza od męża, nosiła się dumnie i zawsze podkreślała, że pochodzi ze szlacheckiej wioski, a nie z włościańskiej. Pyszniła się swoim bogactwem i nawet w kościele przepychała się do samego ołtarza, żeby każdy widział, kim ona jest. Gderliwa, niezadowolona stawała się coraz bardziej skąpa. Gdy Bartłomiej miał jakoś wolną chwilę, nie pokazywał się żonie na oczy. Dla świętego spokoju. Siadał na ławce przed ogromną brzozą i słuchał, jak szumi spadająca woda. Czasami przywoływał Elżunię, żeby zapytać o zdrowie matki. Była to bardzo biedna chłopska dziewczyna, która pracowała u młynarzowej. Sprzątała, prała, gotowała, obrządzała inwentarze. Cichutka, posłuszna, bez słowa sprzeciwu wykonywała polecenia pani. Zawsze schludna, z dołeczkami na policzkach. Chodząca piękność. Miała też przecudny głos, jak skowronek pod niebem, a piosenek umiała bez liku i sama nie wiedziała skąd. Stary młynarz patrzył na nią i dziwił się bardzo. Chyba ten Michaś oczu nie ma. Taka dziewczyna, a on ciągle na rybach. A może to ze względu na Elżunię młody uciekał z domu? Kto to może wiedzieć? Po skończonych zajęciach biegła do matki. Najpierw przez mostek, a dalej wydeptaną dróżką przez las. Zbierała kwiaty, ustawiała je w kaplicy u Matki Bożej pod ogromną lipą. W zimie drzewo chroniło panienkę od wichrów i śnieżyc. Latem słodko pachniało miodem, dzwoniło śpiewem ptaków.
Tylko tutaj Elżunia mogła wyżalić się, wypowiedzieć swoje radości i smutki. A trosk ostatnio było coraz więcej w jej sercu. Cichutko więc szeptała. Mario, czy to grzech, że tak mocno kocha Michasia? Przecież nikt się o tym nie dowie. Pani Dorota chyba by mnie zabiła albo wygnała. Nie wiedziała ta chłopska dziewczyna, że z sercem Michała targały burze. Skrapiała dzieweczka te łąkowe kwiaty łzami goryczy i niepewności o swój los. W pewien majowy wieczór, gdy w krzakach kwitnącego bzu kląskał słowik, Michał nie wytrzymał. Poszedł za ukochaną dziewczyną. Spotkał ją przy kapliczce. Z daleka już krzyczał, że kocha i zapewniał o swojej gorącej miłości. Nawet nie zdziwiła się ta szczera dziewczyna. Prosiła tylko, aby o uczuciu nikomu nie mówił. Kochać wolno każdemu. Ale ich miłość nie skończy się ślubem. Nie pozwoli na to matka Michasia. To było pewne. Lecz on w tej wieczornej ciszy jeszcze bardziej odczuwał swoje pragnienie. Był przekonany, że pomoże im Matka Boska z kapliczki. Najpierw tajemnicą młodych odkrył młynarz. Ucieszył się ogromnie. Zawsze chciał mieć taką córkę jak Elżunia. Z obawą tylko myślał, co na to powie jego szlachecka żona. Lato już było gorące, gdy młodzi do utraty tchu tańczyli ze sobą na wiejskiej zabawie. Tak, więc wyszło szydło z worka. We młynie rozpętała się burza i to z piorunami. Dorota miotała się jak w urlopie. Najpierw naskoczyła na męża. Ty stary, chyba ślepy i nic nie widzisz. Nie dość, że wszystko rozdajesz biedakiem, to jeszcze taką synową do domu weźmiesz? Nigdy na to nie pozwolę. Po moim trupie. Nie dam Michasia tej biedaczce na poniewierkę. W dodatku włościance. Toż ona na posag ma tylko wróble, co w tarninie ćwierkają, wrzeszczała jak opętana. To wstyd i hańba. Naraz ścichła, bo zobaczyła, że Bartłomiej nie słucha. On wykorzystał chwilową ciszę, by wtrącić. Za to Michał ma wszystkiego pod dostatek. I uciekł do młyna od wściekłej baby. Nie tylko Dorota cierpiała męki, również wioskowy raj Adolek. Któż to słyszał? Młodzi zakochali się bez jego swatania. A przecież on mógł zarobić śrebie, kotno, owieczkę albo i co więcej. Załamywał ręce i wołał. Taka strata, po prostu klęska. W tym samym czasie przybył posłaniec ze młyna. Bartłomiej wzywał Rajka w bardzo pilnej sprawie. Poleciał pędem, a młynarz powiada tak. Dostaniesz 2 metry przedniej mąki z najlepszej pszenicy, ale pójdziesz do młynarzowej, tak będziesz wywijał swoim hałaszczającym językiem, aż przekonasz ją, że Elżunia będzie bardzo dobrą synową. Włos się zjeżył Adolkowi na głowie, ale poszedł. Wychwalił ją najpiękniejszymi słowami, jakie znał. Opiewał urodę i roztropność. Jednak miłażowa słuchała podejrzliwie i nagle, jak nie wrzaśnie, poszedł precz z mojego domu. To brzmiały rejk od 7 boleści, żebym cię tu więcej nie widziała, bo gnaty poprzetrącam. Nie zdążył Adolek swojej propozycji przekazać, gdy salwował się ucieczko przed ścierką rozświeczonej młynarzowej. Elżunia i Michał w tajemnicy za błogosławieństwem Bartłomienia się pobrali, a ich miłość i zgoda wreszcie zmiękczyły serce młynarzowej, która za niedługo wnuki kołysała.